Cześć, tu Karolina, witam Was w kolejnym weekly vlogu. Dzięki, że jesteście ze mną kolejny tydzień i w tym tygodniu zabiorę Was ze sobą do Glasgow, już jutro jadę do Glasgow. Dzisiaj mamy oczywiście poniedziałek, cały dzień poświęcam niestety na pisanie licencjatu. Wieczorem jadę do mojej przyjaciółki, a jutro jadę z inną znajomą do Glasgow, także zobaczymy, co przyniesie ten tydzień i życzę Wam miłego oglądania. Tak wygląda poniedziałek w szkole, proszę Państwa. Klip z serii minął cały dzień, a ja się w ogóle nie odzywałam, ale słuchajcie, siedziałam od 13 do 17.30 nad licencjatem i już go prawie skończyłam, także jestem mega szczęśliwa, jest przepiękny wieczór. Weszłam do domu dosłownie 15 minut temu, pakuję rzeczy, jadę do mojej przyjaciółki, mamy super wieczór z filmem i pysznym jedzonkiem, także będę sobie odpoczywać jutro, dzień Glasgow, także znowu jedzenie i nagrywanie po to, żebym mogła w środę wrócić do pisania pracy. Ale generalnie cieszę się, że dzisiaj było tak produktywnie, bo nie mogę się doczekać odpoczynku. Zobaczcie, jak jest pięknie. Ktoś mówi, że w Szkocji jest brzydko, jeszcze ptaki słychać. Czy nie jest uroczo? To jest cudowne, że już dni są na tyle długie, że nie czuję takiego poczucia winy, kiedy cały dzień się uczę i potem jest ciemno, kiedy wychodzę z biblioteki, tylko nadal jest przepięknie. Żałuję, że nie mogę się przejść, ale moja przyjaciółka mieszka na drugim końcu świata. A umówiliśmy się na siódmą, także... Really nice. Good, I'm glad. Dzień dobry moi drodzy, jestem znowu z Roxaną, jesteśmy w Glasgow i piękne słońce Edynburga zniknęło i mamy cudowne pochmurny Glasgow, pochmurne tak, Glasgow. Jak zawsze. Idziemy sobie teraz do galerii, która nazywa się... Street Levels. Dokładnie, a potem oczywiście jeść, także zabieramy Was na szkocką, glasgowską... Glasgowską. ...wyżerkę. Słuchajcie, idziemy do historycznego Mono i to dosłownie było 2 minuty od, a nawet mniej, od naszego muzeum. Moi drodzy, sznycel z ziemniaczkami i jakimiś tam buraczkami w sosie i tutaj mamy tofu fish and chips. Wygląda pięknie i proszę szczęśliwą korzankę. Mój brzuch już powoli pada. Przyszłyśmy stąd. Ta-dam! Wow! Hello! Boże! Przyszłyśmy na... Lighthouse. Tutaj przesuniemy się, bo w tym momencie wejście. Generalnie mamy piękny widok na Glasgow. Małe sprawozdanie. Jedzenie było boskie, także jeżeli jesteście w Glasgow, Mono. I potem byliśmy na kawie w Rose and Grant, tak mi się wydaje? Kawa średnia, ale cinnamon bun było ekstra, było boskie, polecamy. Glasgowska rozpusta upomina się o sałatkę, omlet, domowy hummus i awokado. Powiem Wam, że miałam super dzień, ale jestem tak zmęczona. Nie wiem czemu. Więc właśnie zjadłam to... nawet się mogę wysłowić. Właśnie zjadłam pyszną kolację. Kocham ten omlet. Autentycznie. Pójdę się wykąpać. Albo najpierw dopiję herbatkę, obejrzę serial, pójdę się wykąpać, poczytam książkę i pójdę spać, bo jutro licencjat. Jest południe, jest środa, a ja jestem w moim komfortowym ubranku. Przez 3 godziny pisałam, kończyłam pisać licencjat, już chyba go skończyłam, już mi się tak nie chce. Zostają mi jakieś takie techniczne pierdoły do zrobienia w przyszłym tygodniu. I teraz przychodzi do mnie Ania. Wczoraj sobie ugotowałam curry na ten tydzień i już czuję, że długo nie pożyję, bo zjadłam, a raczej jem właśnie drugą porcję, jest boskie i to jest curry z mojego przepisu
z bloga. Nie wiem, co mi się stało, ale to są pozostałości po moim biegu. Poszłam na środowy bieg nad kanałem. Nie wiem, co mi się stało, że poszłam biegać, słuchajcie, ale wróciłam. Wykąpałam się, ten włos nadal nie chce się schować. Naszykowałam się i idę, jeszcze póki piękny jest dzień, przejść się, poczytać książkę, bo idę potem na tańce, więc nie chcę iść po ciemku, tylko pójdę sobie, kiedy jeszcze jest ładnie. Właśnie dlatego było warto wyjść wcześniej. Jest po prostu przecudnie. Wiem, że wiele osób mówi moje get ready with me, więc ja się tutaj szybciutko wyszykuję i przy okazji będziecie mogli popatrzeć, jak się maluję, super ciekawie. Generalnie mamy czwartek i strasznie to jest głośno. Ja robię sobie taki basicowy makijaż. Jest 11. Montowałam dzisiaj film. Zrobiłam totalny meal prep na cały weekend. Po prostu narobiłam sosów, sałatek, hummusów. Ja mam takie fazy. Po prostu, że stwierdzam, że mam zbyt duży chaos w kuchni, więc wtedy postanawiam, że sobie porobię takie zapasy. Po prostu przygotuję sobie częściowo dania. Też czeka mnie dosyć intensywny weekend. Mogę wam o tym opowiedzieć. Jutro mam egzamin ustny, potem jadę do mojej przyjaciółki, spędzamy razem dzień, idziemy na imprezę. W sobotę mamy live'a, znowu idziemy na imprezę, a w niedzielę przeprowadzam się razem z moją przyjaciółką, się pomaga mi się przeprowadzić. Ja się nie przeprowadzam, bo już zaraz wyjeżdżam. Teraz, kiedy to oglądacie, to już jestem w Polsce, także w ogóle o czym my rozmawiamy. W każdym razie, także mam dużo jakby takich aktywności w ciągu tygodnia, dlatego chciałam mieć po prostu przygotowane posiłki, tak żebym nie musiała, wiecie, wracać do domu głodna i zastanawiać się, co ugotować, tylko teraz, kiedy mam troszeczkę więcej czasu, to to zrobię. Wczoraj udało mi się wysłać taki ostatni szkic do mojego promotora, także na ten moment mam troszeczkę pauzy z licencjatem. W przyszłym tygodniu chcę wszystko wydrukować, żeby w kolejnym móc pierwszego dnia już go oddać. Także w przyszłym tygodniu w ogóle mam gościa, ale to dowiecie się za tydzień, bo pewnie już wiecie z Instagrama, także będę w ogóle poza sferą nauki i pracy, tylko będę sobie odpoczywać tutaj zwiedzając sobie Edynburg. Także dzisiaj idę do szkoły, potem jadę odwiedzić moją koleżankę do jej pracy, Anię, o której już wspominałam wiele razy. I będę sobie w końcu skończyć książkę, ale też przygotować się na zaliczenia, może trochę powtórzyć sobie słownictwo, bo mam jutro egzamin z tłumaczeń symultanicznych biznesowych, czyli jest rozmowa, negocjacja biznesowa między osobą, która mówi po hiszpańsku i po angielsku i ja muszę w jedną i w drugą stronę tłumaczyć. Robimy to w ogóle w parach, w każdym razie oczywiście temat jest spontaniczny, także nie wiemy, czego będzie dotyczyła rozmowa. No więc trochę się też do tego przygotuję. Posiedzę tam i idę na jogę. Także mam dzisiaj jogę od 5 do 6 i potem wracam sobie już do domku, żeby naładować baterię przed jutrzejszym egzaminem, który jest o 9 rano, ale potem czeka mnie, tak jak mówię, fajny weekend, nie mam nic takiego pracowego do zrobienia. O, jutro też będę nagrywała dla was ulubieńców, których już widzieliście na pewno. Teraz mam nowy ulubiony look, czyli mój Mary Luminizer, czyli rozświetlacz, który nakładam sobie po prostu na pół twarzy i wcześniej miałam taki bardziej brązowy look, a teraz po prostu mam ochotę się rozświetlać cały czas, także bardzo, bardzo go polecam. No, także to było na tyle, jeżeli chodzi o mój mały życiowy update. Moja cera się poprawiła, bo ostatnio trochę narzekałam, teraz już jest ok, także nigdy nie wiadomo. Z cerą to jest dla mnie po prostu roller coaster. No, kończę się malować i już wam nie zapracam głowy. Czego chcieć więcej? Jest kawka, jest książka, są maile i jest piękny, słoneczny dzień w Edynburgu. Aż ciężko w to uwierzyć, proszę Państwa. Białkowa kolacja, czyli mój ukochany omlet, do tego awo, hummus i organiczna marchewka. Właśnie wybiegam na egzamin, więc trzymajcie za mnie kciuki, dam znać, jak wrócę do domu. Z
sałatka zwycięzców, czyli jarmużowa sałatka z kuskusem, cebulą, grillowanymi warzywami, z awokado, dressingiem na bazie hummusu, z dodatkiem tahini, do tego pokruszone orzechy i jest pysznie. Jestem Wam winna totalny update życiowy, nie odzywałam się od jakichś 24 godzin. Jest 13 w sobotę, ja jem właśnie śniadanie. To, co wygląda jak bałagan roku, jest najlepszym puddingiem na ziemi. Jeśli zastanawiacie się, ile kary może wytrzymać w lodówce, odpowiedź brzmi tydzień i jest pycha. Kochani, jutro Wam chyba zrobię taki niedzielny update, bo właśnie dzień mi zleciał i muszę znowu iść, póki jest ładnie. Chciałam się przejść nad kanałem, bo potem spotykam się znowu z Anią, potem z moją inną przyjaciółką, idziemy potańczyć, więc chcę wyjść, póki jest jasno i ładnie, także pogadamy jutro i Wam opowiem, co tam u mnie. Look at that girl. Dzień dobry, dzień dobry. Tytuł vlogera tygodnia trafia na pewno nie do mnie, bo po prostu prawie nic dla Was nie nagrywałam. W ogóle nie wiem, czemu się śmieję mówiąc to, ale miałam szalony weekend, tyle Wam powiem. Generalnie jestem w stroju sportowym, czego nie widać. Mamy niedzielę. W piątek miałam egzamin, który poszedł całkiem dobrze. Potem pojechałam do mojej przyjaciółki Ani. Odpoczywałyśmy sobie cały dzień, byłam tak zmęczona po prostu, nie wiem, egzamin po prostu zabiera ze mnie życie. Gotowałyśmy, gadałyśmy, zebrałyśmy się, pojechałyśmy na imprezkę. Pobawiłyśmy się, pojadłyśmy, byłyśmy w ogóle na imprezie, gdzie jedzenie było prawie całe wegańskie, bo organizatorki były wegankami, więc w ogóle było super, bo miałyśmy pierogi, jedna z nich była Polką, więc zrobiła pierogi, było ciasto wegańskie, także ekstra. I to było super, natomiast trochę potem potańczyłyśmy. Wróciłam do domu strasznie późno. Wczoraj była sobota i prawie cały dzień przeleżałam w łóżku, oglądałam sobie serial, jadłam, byłam totalnie niewyspana. Natomiast zebrałam się i poszłam na godzinny spacer. O, to chyba biegnie mój kolega, ale nie jestem pewna. Poszłam na godzinny spacer do właśnie Ani do pracy. I potem poszłyśmy znowu na miasto, spotkałam się z moją inną znajomą, a potem dołączyłyśmy i poszłyśmy tańczyć. W ogóle to mówię, jest tak chaotyczne, więc nie wiem, czy cokolwiek z tego wynika. W każdym razie ja jestem zmęczona, ale szczęśliwa, ponieważ jest przepiękna pogoda, jest słońce, jest naprawdę bardzo ładnie i czuję, że to jest taka moja myśl przewodnia tego tygodnia, że to są moje ostatnie tygodnie studenckie i dlatego nie oszczędzam się i żyję studencko. Także piątek na mieście, sobota na mieście, a teraz jestem ubrana w mój strój sportowy i będę szła szybkim krokiem z ukośnik, może przebiegnę się, ale trochę mi się nie chce. Właśnie do Ani znowu, to już vlog pod tytułem spędzam czas z Anią. Bo Ania się przeprowadza, więc jadę do niej do domu, czy biegnę do niej do domu i jedziemy się przeprowadzić wziąć jej rzeczy i się przeprowadzić. Korzystając z ładnego dnia, bo jest po prostu lampa, nie ma żadnej chmury, to jest w ogóle szok, także nie mogę się czekać, aż wyjdę z domu. Zrobiłam sobie pyszne śniadanko. Pyszne. Takie średnie, bo kupiłam, wiecie co, płatki gryczane i nie smakują mi. Słodziłam je daktylami. Te daktyle w ogóle nie słodzą, więc troszeczkę taki był to fail. No, natomiast co? Postaram się jeszcze do Was dzisiaj odezwać, coś Wam powinnego pokazać. Ale nie ukrywam, że raczej nie chcę brać aparatu, bo będziemy przywoziły rzeczy, więc im mniej, tym lepiej, no. Im mniej mojego bagażu. Trochę jestem taka właśnie rozkojarzona, bo też się dzisiaj nie wyspałam, dzisiaj w ogóle nie mogłam długo spać, była zmiana czasu, także lecę, moi drodzy. Lecę, lecę. Jeszcze Wam pokażę mój outfit, czyli na sportowo lecę przejść się kanałem w ten cudowny, słoneczny dzień. A tu jeszcze moja pełna wersja, gotowa do spaceru, z kurteczką, z szalem, z podcastami. Lecimy? Lecimy. Plan był, żeby spacerować, ale biegnę, jest tak pięknie. Dzień dobry Państwu. Biegłam jakieś 3 piosenki, to może być dla Was mało, ale nie ma wiatru, jest 15 stopni, mam na sobie termalną bluzę i puchową kurtkę. Więc to był fajny workout, teraz mam jakieś 30 minut spaceru, żeby sobie zejść. Czerwona jak burak. Jest tak piękny dzień. Patrzcie, jak słońce świeci. Kochani, dotarłyśmy do nowego mieszkania Ani, jest w przepięknej starej kamienicy. Jest już pora obiadowa, więc może coś sobie ugotujemy pysznego, ale chcemy też pobyć trochę na dworze, bo jest po prostu cudny dzień. Thank you.
No zobaczcie, jak to jest uroczo. Nowe mieszkanie Ani. A ja tutaj gotuję chińską mieszankę, która już jest prawie gotowa. Nakręcę tę wieczerzę piękną. Piękna jest ta sałatka i też nad tym, jak sobie stoi nad tym oknie. Cześć. Kochani, jest 9:30, była zmiana czasu, więc tak naprawdę jest 8:30, ja padam. To był po prostu weekend bez spania porządnego. Dzisiaj miałyśmy super dzień, ale jestem po prostu padnięta. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Sorry, że się bawię włosami, ale to co ja mam na głowie, to jest taki żart. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną przez kolejny tydzień i do zobaczenia za tydzień. Pa!